W tym nagraniu zajmiemy się określeniem wzoru rzeczywistego i empirycznego związku na podstawie znajomości zawartości procentowej poszczególnych elementów tego związku. Oto treść zadania, z jakim się zmierzymy. Eugenol to główny składnik oleju z goździków. Stanowi około 80% tego oleju. Masa molowa tego związku wynosi 164,2 g na mol. Eugenol 73,14% masowych składa się z węgla, a w 7,37% masowych z wodoru. Resztę związku stanowi tlen. Jaki jest wzór rzeczywisty i empiryczny eugenolu? Eugenol jest to związek o ostrym i przyjemnym zapachu. Jak wiemy z treści zadania, wchodzi on w skład oleju goździkowego. Jednak występuje on również w cynamonie. Związek ten jest bezbarwną, oleistą cieczą. Eugenol ma właściwości odkażające i znieczulające, dzięki czemu jest wykorzystywany w dentystyce. Informacje, jakie możemy wyciągnąć z treści zadania to: masa molowa eugenolu, która wynosi 164,2 g na mol. Co więcej, znamy masowy skład procentowy tego związku chemicznego. Masowa zawartość węgla wynosi 73,14%. Wyrażenie skład procentowy oznacza zawartość procentową poszczególnych składników danej substancji. W naszym przypadku wyrażenie skład procentowy oznacza procentową zawartość masy poszczególnych pierwiastków tworzących analizowaną przez nas substancję, czyli eugenol. W ten sposób skład procentowy rozpatrują również chemicy przeprowadzający analizę elementarną jakiegoś związku chemicznego. W ramach analizy elementarnej ustala się, jakie i ile procent masowo pierwiastków chemicznych wchodzi w skład badanej substancji. Dobra, bo ja Cię tu zagaduję, a zadanie czeka. Skończyłam na procentowej zawartości masowej węgla w eugenolu. Dodatkowo znamy masową zawartość procentową wodoru. Wynosi ona 7,37%. Pozostałą część stanowi tlen. Szukamy wzoru rzeczywistego i empirycznego eugenolu. Przypomnę, że wzór empiryczny możemy również powiedzieć wzór elementarny związku podaje ilościowy stosunek atomów wyrażony najmniejszymi liczbami całkowitymi. Wzór rzeczywisty związku podaje prawdziwy stosunek atomów danego rodzaju w związku. Dla uproszczenia załóżmy, że badamy 1 mol eugenolu. Skoro tak, to od razu wiemy, z jaką masą substancji mamy do czynienia. Otóż mamy do czynienia z masą 1 mola, z masą molową, czyli ze 164,2 g. Ta masa to 100% masowych związku. Skoro 164,2 g to 100% związku, to możemy teraz wyliczyć, jaka masa związku to węgiel, wodór i tlen. 100% to 164,2 g. Więc 73,14%, czyli procent masowy, jaki stanowi węgiel, wynosi x. X równe jest 73,14% razy 164,2 g dzielone przez 100%. Może do wyliczenia skorzystajmy z kalkulatora i obliczmy sobie, ile to gram węgla. 164,2 razy 73,14 podzielić przez 100 daje nam 120,1 g. Masa węgla, jaka wchodzi w skład 164,2 g eugenolu, to 120,1 g. Teraz w ten sam sposób wyznaczmy, jaka jest masa wodoru, który znajduje się w eugenolu. Ponownie 164,2 g to 100%, a masa wodoru, czyli dajmy na to Y, to 7,37% całego związku. Y wynosi 164,2 razy 7,37 dzielone przez 100. Wychodzi na to, że masa wodoru, który znajduje się w całym eugenolu, to 12,1 g. I jeszcze ostatni element. Tlen. Aby wyliczyć zawartość procentową tlenu w eugenolu, wystarczy od 100% od całego związku odjąć procent, jaki stanowi węgiel i procent, jaki stanowi wodór. Zatem 100% odjąć 73,14% odjąć 7,37% daje nam masową procentową zawartość tlenu w naszym związku.
ta zawartość wynosi 19,49%. Ale tak naprawdę to nie procent wagowy tlenu powinien nas interesować, a masa tego tlenu, jaka jest zawarta w 164,2 g związku. W celu wyliczenia tej masy wystarczy od masy całkowitej eugenolu odjąć sumę mas atomów węgla i atomów wodoru, które wchodzą w skład masy eugenolu. Masa tlenu wynosi 164 odjąć, otwieramy nawias, 120,1 dodać 12,1. Zamykamy nawias. Wychodzi na to, że masa tlenu, jaka znajduje się w całym związku, w eugenolu, wynosi 32 gramy. W 164,2 g eugenolu znajduje się 120,1 g węgla, 12,1 g wodoru i 32 gramy tlenu. Kolejnym krokiem do rozwiązania tego zadania jest oszacowanie, ile moli węgla, wodoru i tlenu znajduje się w jednym molu eugenolu. Pamiętasz już, że ilość moli możesz wyliczyć dzieląc masę związku, z jaką masz do czynienia, przez masę molową? Jeśli nie, to zapamiętaj raz na zawsze, że N równa jest małe m przez duże M, czyli ilość moli równa jest masie związku dzielone przez masę molową tego związku. Ilość moli węgla w eugenolu to 120,1 g podzielone przez masę molową węgla. Masę molową węgla odczytujemy z układu okresowego pierwiastków. Wynosi ona 12 g na mol. Ilość moli węgla wynosi 121 g dzielone przez 12 g na mol, co w przybliżeniu daje nam 10 moli. Masa molowa wodoru to 1 g na mol, a ilość moli wodoru to 12,1, czyli masa wodoru dzielona przez masę molową, czyli 1 g, co daje nam 12 moli. Masa molowa tlenu to 16 g na mol. Jeśli tego nie pamiętasz, możesz upewnić się, sięgając po układ okresowy. Zobacz tutaj, mamy 16. A ilość moli tlenu to 32 g dzielone przez 16 g na mol, czyli 2 mole. W jednym molu cząsteczek eugenolu znajduje się 10 moli atomów węgla, 12 moli atomów wodoru i 2 mole atomów tlenu. C10 H12O2. I to jest wzór rzeczywisty eugenolu. Teraz, aby wyznaczyć, jaki jest wzór empiryczny eugenolu, wystarczy ilość moli tych elementów podzielić przez największy wspólny dzielnik. Największym wspólnym dzielnikiem jest 2. Dzieląc 10, 12 i 2 przez 2, otrzymujemy wzór empiryczny eugenolu. 10 na 2 daje nam 5, 12 na 2 daje nam 6, a 2 na 2 wynosi 1. Rozwiązaliśmy kolejne zadanie. Wzór rzeczywisty eugenolu to C10 H12O2, a wzór empiryczny to C5 H6O.